Siema ludzie, z tej strony Gotier, a to jest kolejny odcinek z gry Space Engineers i chciałem w tym odcinku zapoczątkować nową serię na moim kanale, która będzie polegała na tym, że będę budował właśnie jakieś sobie statki tutaj, na przykład z Gwiezdnych Wojen, czy tam swoje jakieś wymyślone, tak jak ostatnio w odcinku, którym Romanek chyba i jeszcze ktoś podpowiedzieli mi, żebym zrobił taką serię, gdzie będę budował statki na podobieństwo z jakichś filmów, czy też gier, czy też lub właśnie takich swoich pomysłów, oraz może nawet jakieś pojazdy jeżdżące. Tak właśnie chciałem zobaczyć, jak się to przyjmie na moim kanale, tak więc zaczniemy chyba teraz już budować. I to budowanie będzie polegało na tym, że ja będę zaczynał tutaj budować coś, pokazywał wam co jakiś czas i kolejne etapy budowy przedstawiał, żeby nie zanudzać was ciągłym jakimś budowaniem, ponieważ takie budowanie nieraz zajmuje kilka godzin. Tak więc myślę, że to będzie dobry sposób na nagrywanie tych odcinków. Ogólnie wszystko mi powiecie w komentarzach, kiedy już udostępnię ten odcinek i zaprezentuję go wam. Tak więc myślę, że w tym odcinku zbudujemy jakiś może taki łazik, czy też transportowiec naziemny, który będzie jeździł na kołach i transportował ludzi oraz bronił ich przed kulami. Takie coś jak było na przykład w Mass Effect, pamiętam. Był taki statek, który się nazywał Mako. Zaraz tutaj pewnie gdzieś się wyświetli w rogu jego zdjęcie. Tak więc spróbuję coś na to podobieństwo zbudować. Tak więc na początek będziemy potrzebowali tutaj jakieś podwozie. I zaraz podwozie będzie gotowe. Okej, podwozie jest już skończone. Jak widzicie, tutaj ma raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem kół. Tak więc powinna być jakaś jako taka przyczepność. Tutaj ma się trochę takie powiększone, ponieważ tutaj będą znajdowały się siedzenia. A z tej strony kokpit. Od razu może zbudujmy go. Dajmy ten, bo on będzie fajniejszy moim zdaniem. I powiedzmy, że chwilka, tak? Może być. Coś w tym rodzaju tutaj będzie. I teraz tak, co by tutaj zrobić? Jeszcze właśnie te siedzenia, które powiedziałem, że będą, to zrobimy tutaj. O, coś w tym rodzaju. Tak. I tak. Ale to pewnie jeszcze ulegnie na zmianie. Tak więc nie przyzwyczajajcie się za bardzo. Tutaj postanowiłem, że zrobię takie wejście otwierane za pomocą rotora. Będzie się otwierało ono z tej strony i będzie zamykało wejście do statku. No to dobra, teraz zbudujmy może to właśnie wejście. Ok, już zrobiłem mniej więcej te drzwi, jak mają wyglądać. Będą z dwóch stron, tak jak widzicie. I właśnie rotorami możemy sobie je otwierać. Dzięki czemu będziemy mogli sobie na przykład wejść na pokład z samochodu tego. Bardzo fajnie to wygląda. Albo też oczywiście zamknąć drzwi. O, widzicie. Na styk wszystko zrobione, ładnie będzie się komponowało w całość. Jeszcze z drugiej strony to będę musiał zrobić. I za chwilę przejdziemy do budowy kokpitu oraz tylnego magazynu na ludzi. Czy też, nie wiem, modułu transportowego. Dobra, tak więc za chwilę będzie kolejny etap skończony. Ok, jak widzicie już tutaj mamy troszkę zbudowany przód. I wygląda to całkiem fajnie, tak jakby był opancerzony. Tutaj jeszcze zaraz dam kamery. Kamera i tak. Walimy sobie tutaj na dole, żeby widzieć i nie walić w przeszkody jakieś. Tak ma być, myślę. I jedną na zderzaku. No bo nie, na zderzaku nie, bo się uszkodzi pewnie. Dobra, może być tutaj. I ogólnie to niby ma być taki imitowany zderzak, który gdybyśmy uderzyli w ścianę, najpierw on się niszczy, a później dopiero ucierpi nasza załoga. Dobra, tutaj jak widzicie będzie takie wejście i mamy dwa kokpity. Tutaj będzie on sterował działkiem, które zamieszczę na suficie, ale to w dalszej części odcinka. A tutaj będzie ogólnie sterowanie całym statkiem. Usunąłem nieco za kokpity, dlatego nie ma już tych rotorów tutaj. Dobra. Widok z kamery, jeszcze jeden. I teraz jak widzicie, możemy sobie jechać tutaj. Znaczy teraz jeszcze nie możemy, bo jesteśmy zamocowani do platformy, ale później się to zmieni. O, tutaj mamy pod zderzaka. Dobra. Jak się wyłącza to? Te. I tutaj zarąbista rzecz, okienka w boku. Możemy sobie patrzeć, czy coś na nas nie jedzie, bądź się nie szturmuje. Dobra, to teraz szybko dokończę ten kokpit.
w ostatniej aktualizacji trochę zmienili model postaci. Całkiem fajny. Dobra, dokończę ten kokpit i zaraz do was wrócę. Jak widzicie, statek już powoli zaczyna wyglądać jak prawdziwy czołg, czy też transporter. Tutaj u góry mamy takie płaskie miejsce, zabudowałem je, aby postawić na nim jakieś działko przeciwlotnicze, czy też przeciw innym jakimś jednostkom. No i tutaj już widzicie te desantowe takie drzwi, fajnie się komponują z resztą. I w środku jeszcze dodałem taki fajny myczek. Dałem tutaj niby, że jest jakiś wyświetlacz, czy też panel, który pokazuje nam, co jest na zewnątrz. I tak jak było kiedyś w Gwiezdnych Wojnach, pokazuje nam na przykład, że target, czyli jakiś cel jest już namierzany. Całkiem fajnie to wygląda. Tutaj dałem kilka generatorów prądu oraz żyroskopy. Dobra, tutaj też zabudowałem taki korytarz, jakby ktoś chciał przejść sobie do przodu. I możemy już sobie normalnie, fajnie tak funkcjonować w tym powoli statku. Teraz dobuduję tylną część, w której będzie się znajdowało centrum z transportowanymi ludźmi, czy też żołnierzami jakimiś. Tak więc tutaj zrobię kolejne małe cięcie i zaraz do was wrócę. No i jak widzicie, już zrobiłem także i tył statku. Całkiem fajnie wygląda, myślę, teraz w całości. Zobaczcie sami. Jakoś tak. I też tutaj zamontowałem z przodu dwa światła, aby w nocy, gdyby była na przykład na jakiejś planecie, to oświetlało nam drogę przed nami. Dobra, jeszcze dajmy może kamery w tyłu. Kamera jest tutaj. I dajmy ją tutaj. Myślę, będzie dobre miejsce. I okej, teraz patrzcie. Zrobiłem taki fajny myczek, że dałem z każdej strony panele i możemy sobie z dworu otwierać nasze drzwi. I tu, normalnie jak w jakimś prawdziwym samochodzie, takim fajnym. Dobra, i tutaj także w środku dałem panele, które dzięki nim możemy zamykać sobie nasze drzwi. No, i jest bardzo ładnie to wygląda, myślę. Tutaj mamy w środku oczywiście te siedzenia, na których możemy sobie siedzieć i czekać na desant, na przykład na plaży jakiejś. Dobra, jeszcze dajmy może światła w środku, żeby to wyglądało jako tako i oświetlało nam wszystko. Wewnętrz lampa. Dajmy bez symetrii może już to. Tutaj jedna. I dajmy może tutaj na bokach. Tutaj oraz tutaj. No i to całkiem już ładnie wygląda. Tutaj mogę jeszcze dać zamiast tego takie półpłytki. Oj, zepsułem chyba troszkę. O, teraz idealnie. Jeszcze tutaj dajmy takie coś i teraz to w ogóle całkiem profesjonalnie wygląda. Dobra, jeszcze zostało mi pokolorować tylko ten samochodzik. Na razie wyjdźmy z tego. Dobra. Nie, jeszcze troszkę. Dobra. I dobra, tak więc teraz musimy to pokolorować. Okej, już zrobiłem wszystko. Dodałem także tutaj wieżyczkę, ponieważ zapomniałem o niej. Zaraz zobaczycie, jak ona działa dokładnie. I tutaj jeszcze zespawnowałem drugi taki sam samochodzik, żeby wytestować, jak się sprawdza on w boju. Dobra, tak więc teraz możemy sobie otworzyć nasz luk. Wow, wow, wow. Zapomniałem ustawić jeszcze tych kątów, które mają maksymalnie się wychylać. Będę musiał to zrobić, ponieważ może to nam przewrócić nasz samochodzik. Dobra, zamknijmy się w środku. Tutaj też pokolorowałem wszystko tak na kolor biało-niebiesko-żółty, bo tak nawet całkiem to fajnie wygląda. Tutaj dałem tłok, który nam wypycha naszą wieżyczkę do góry. Teraz zobaczcie, o co dokładnie chodzi. Tak więc mamy tutaj samochodzik. On już też jeździ trochę powoli, bo słabe silniki w tyłu zamontowałem. Ale to można zawsze zmienić na trochę większe lub dodać po prostu więcej ich. I teraz tak, naciskamy sobie jedynkę. Czy mam też dwójkę, nie pamiętam. A nie, to są... Pomyliłem się, to są akurat rotory do naszej wieżyczki, żeby nie latała na wszystkie strony. Ściskamy piątkę i nasza wieżyczka się wychyla. Teraz włączamy sobie trójkę i możemy sobie sterować naszym działkiem.
Oj, trochę zepsułem, ponieważ... O, dobra, teraz będzie dobrze. Okej. Chyba. A, tak jest, tylko że troszkę schrzaniło się sterowanie tutaj i odwróciły się osie trochę, że tak powiem. Dobra, tak więc już możemy sobie sterować tym w miarę tam jako tako płynnie, chociaż jeszcze boki tak nie za bardzo się kręcą. Bym musiał chyba silniczki dwa zainstalować, żeby dobrze chodziły. Tylko w którą stronę był nasz cel? Dobra, ja. Tak więc możemy sobie poszczelać trochę. Jak widzicie, nie jest on za twardy, ponieważ to zwykły pancerz, a przez taki pancerz łatwiutko przebić się. No, nie widzicie sami. Dobra, teraz możemy sobie to schować z powrotem. Robimy tak, tak i chowamy do środka. Okej. I teraz możemy sobie na przykład podjechać takim statkiem po kogoś na polu bitwy, jeżeli będzie takie pole właśnie zbudowane specjalnie do walki, zdesantować ludzi, aby podeszli pod jakiś cel, bądź też po prostu tak się pobawić można. I tutaj fajny jest ten karabinek całkiem. Nie robi za wielkich szkód, ale zawsze coś. Dobra, otwórzmy to. Zobaczmy, jakie zniszczenia zostały zrobione tamtemu samochodzikowi. No, jak widzicie, troszkę to zostało zepsute. Otwórzmy to, aby zobaczyć, co jest w środku. O, ho, ho. Na wylot go przebiło. Dobra. Mogę sobie postrzelać nawet do generatorów. I uran się wycieka. Dobra. No to jak widzicie, mamy tutaj taki nieduży statek. Całkiem nawet, nie wiem, mi się podoba osobiście. Wy napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. I ogólnie powiedzcie, co sądzicie o tej serii nowej, ponieważ tak przynajmniej raz na tydzień, dwa będę wrzucał taki materiał z budowy statku, czy też takiego pojazdu. I możecie też w komentarzach zostawiać mi jakieś posty, co byście chcieli, abym zbudował w kolejnym odcinku. Tak więc dzięki za uwagę, oceniajcie, komentujcie, łapki w górę lub w dół, jeżeli wam się podobało, jeżeli nie, to oczywiście nie. I tak więc dzięki za uwagę, siemka.